I siemaneczko w kolejnym filmie z cyklu Zbuduj swojego R2D2. A dziś na warsztat biorę egzemplarz numer 42, więc do dzieła! A w dzisiejszym egzemplarzu są dwie blaszki i część od nogi, a jeśli chodzi o dzisiejszy montaż, no to jest bardzo banalny, bo wystarczy przyłożyć do siebie blaszki. D'Agostini zaskakuje. I w dniu dzisiejszym kolejny egzemplarz, który był tak naprawdę zapychaczem. On był niepotrzebny, więc może obejrzyjmy po kolei, jakie części są zmontowane, a co tam jeszcze trzeba domontować. Aktualnie jest zmontowana jedna cała noga. Jeśli chodzi o drugą nogę, jak na razie już szału nie ma, jest tylko część taka zewnętrzna, ozdobna. No i część blaszki do zamocowania elementów. Jeśli chodzi o kopułę, jest ona zbudowana chyba cała i nie mogę się doczekać, kiedy będą zamocowane w niej wszystkie wyświetlacze i przekaźniki. A jeśli jest mowa o przekaźnikach, to tutaj są wszystkie, jakie aktualnie posiadam. I tutaj jest jeszcze wyświetlacz, który pokazuje nam Luka Skywalkera. I oczywiście jest też miecz świetlny, który składaliśmy ostatnio. Można go tutaj schować. I jeśli chodzi o jego umiejscowienie, to obstawiam, że tutaj jest głowa. Tutaj są dwa miejsca na śrubki i myślę, że on będzie właśnie umocowany w tym oto miejscu. Przyłożę. Jak się przyłoży, no śrubki idealnie by upasowały i tutaj by się wtedy wysuwał miecz, więc prawdopodobnie to będzie to miejsce. Moim zdaniem, jeśli tutaj ma być 100 numerów, to możemy się nie wyrobić, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i zamkniemy się w 100 egzemplarzach. Także ja Ci dziękuję za oglądanie, siemaneczko i do zobaczenia. Cześć!